Dobra, która jest? 6:20. Ruszamy Orlą Zawratu. Wieje jak Pilecki. Ale ciepło, o matko. Ale dobrze. No jak tam? Ja nagrywam. Coś tam idzie. Chyba ktoś za nami idzie. Słychać dźwięki. Słucho. Jest lufa. Tam coś leży w dolinie, widzicie? Zwłoki chyba. To kamienie. Co jest? Dobrze? Muszę zmienić gdzie nogę. Wchodzimy teraz na zamarłą turnię. Zobaczyć kamień chłopka. Co tu za mucha? Co? Chłopek? 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 Gang Albanii? Zaraz drabina. Oj, kolejna porcja śniegu na naszej trasie.
przypominam, mamy środek lata, w Tatrach nadal śnieg. Nogi stawiał bokiem? No dobrze idzie. Jest ona, drabina. No nie, no nie wiem. Pewnie nikt nie mówi, że jest przekrzywiona. Czy mam iść? No długa ta drabina. Powolutku. Może jeszcze jej tam masz? Chodzę drabinką. Pierwszy raz ever w szlaku. Trochę się trzęsie, ale jest ok. Śruba luźna. Ciekawe. Experience. Musisz się zaprzeć nogami tak na ściance i łańcuch. Hopsa. To trzeba górą wejść. No, ślisko. Bardzo ślisko tam jest na tych pierwszych. Kozi wierch. To tak na ściance wspinaczkowej. Piękna forma.
Dobra, poczekamy na Miśka. Ruszamy dalej. Teraz schodzimy w dół, a potem tam i tam na górę. Wejście na Kozi Wierch. Pionowa ściana. Poważnie. Pionowa. No i mamy to. Kozi Wierch. Idziemy dalej. Piękny widok na Dolinę Pięciu Stawów. Kurde, no. Jest ładnie. Nie, Michał? Jesteśmy w drodze na granaty. Połowa Orlej za nami, nie lepiej. Ale już słabiutcy. No. Energia szybko schodzi. Fajnie tutaj, ładne te granaty. Tam byliśmy. Idziemy o tam. Ślep drzeża. Ale my idziemy szlakiem, żeby nie było. Postaw sobie, przyklej się bardziej do tej i nogą. O, z takiego, coś w ten deseń. Teraz słynny krok nad szczeliną. Woo! Jest szczelina.
kamień. Tam jest Michał. Musi obejść tą górę. Ale idę łańcuchami. O. Lufa. Kamienie. I sypki piach najgorszy. Z Doliny Pięciu Stawów na Zawrat Orlą Percią na Przełęcz Krzyżne 8 godzin 28 minut 56 sekund. Było ciężko, ale się udało.